Siemano widzę, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy opłaca się wydać 1 miliard na itemki. Myślę, że fajnie wyszedł film i zobaczycie tutaj, co opłaca się kupić i co dacie radę kupić za ten biliardzik. W tym filmie macie także lasowanko na 1 miliard. Jedyne, co trzeba zrobić, to stawić mi paczkę w górę pod filmem, suba z dzwonkiem, napisać w komentarzu wasznik oraz wpis Discorda, który jest w opisie. Wyniki będą jak wrócę, bo na razie mnie nie ma. Jestem na wyjeździe, film mam nagrany na zapas, także no, widzimy się w dalszej części filmu, siemano. To tak, widzowie, dzisiaj sobie sprawdzimy, co opłaca się wydać 1 biliard na itemki do klepy. Mamy równo 1 biliardzik na koncie, jak widzicie. Otworzymy sobie rynek, zobaczymy, że są jakieś itemki tutaj do kupienia w fajnej cenie. Damy sobie od poziomu i kupimy chyba mieczek 52. Myślę, że to będzie dobry zakup. Jest za 610 B najtańszy. Są po 700, 650 był jakiś, nie, tamten był najtańszy, więc kupujemy go za 610 bilionów. Stało nam jeszcze 392. I tak, za te 392 kupiłbym jakieś części, kupiłbym części Widera, o ile będą jakieś tanie. I do tego, z tego Widera zrobiłbym po prostu coś lepszego. Na przykład Feniksa, tylko nie wiem, czy to są jakieś ceny, bo to takie średnie są te ceny aktualnie na rynku. Trochę drogo. 45B, no kurczę, trochę drogie to jest. To chyba po prostu kupię sobie te części Widera, bo inaczej chyba nic tu innego nam się nie uda. Kurde, przydałoby się kupić jakieś lepsze części. Są po nogawice Feniksa. Okej, okay, a te części są po 250, czekajcie. A na przykład klata jest jakaś? Bo ja bym potrzebował, kupiłbym jakąś lepszą klatę. Jest za 250B i chyba ją kupię. Tylko żeby nam potem starczyło. Dobra, nie, na razie czekajcie. Klata jakaś. Sklata Feniksa za 160. Nie, no to jest mega drogie. Chociaż tu jest jakaś Widera za 80. To ją bym kupił. Chociaż to nie jest tak dobra cena, ale kupiłbym to. I potem najwyżej zrobimy jakąś część, jak nam starczy hajsu. Jakąś po prostu lepszą część. O, tu jest kolejny za 80. No to są mega średnie ceny, ale no musimy tak zrobić. Czekajcie, to jest za 75. Najtańsza za 75. A Feniksa są po ile? 134, nie, no to jest drogie. Już ulepszenie kosztuje w sumie i tak 274, także może bym kupił jakąś część w sumie Feniksa. Mamy 230B jeszcze. Czyli mogę w sumie kupić. Dobra, kupię buty Feniksa i jeszcze banie, jak dam radę, o ile dam radę. Czekajcie. To tak od poziomu. 120B. No nie, no nie ma szans. Chyba, że. Nie, kupię po prostu. A 60 BLD. Kupię chyba tą, co jest. No te ceny są mega drogie, no ale dobra, weźmiemy tą banię. Wziąłem sobie Killofix Cerbera z EC, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Możecie wziąć byle jaki, ale po prostu jakiś chciałem wziąć, bo nie mam żadnego innego. Możecie wziąć nawet Nevertuma, za darmo go macie i będzie to samo, po prostu potrzebuję tylko jakiś kilo, więc wziąłem taki. Biorę sobie jeszcze nożyczki tylko i jeszcze drewno, ale drewno to tylko jedynie z kitu. Czekajcie, muszę jeszcze kit odebrać. Potrzebuję drewno. Dobra, mamy też drewno, git. To mogę wywalić. Dobra. Jak mamy wszystko. Jakiś Steve'ak tu w ogóle przyleciał. Kosz. Jeszcze sobie ustawiam to mięsko. Dobra, i możemy lecieć już na klepę. Widzę, przelatywałem sobie i zobaczyłem, że to jest jakiś Steve'ak w tym tutaj kwarcu. Właśnie, on tutaj jest. I ja bym po prostu zrobił tak, o. Patrzcie. I zabijamy go. A, on ma sikierkę. Kurde. Może się uda? Zabiliśmy go. Miecz Feniksa. Jest! Widzicie? Kurde, ale itemki on miał! Mieczek Feniksa, widzowie, z niego mamy. Ile rankingu dostałem za niego? Bo już nawet nie widzę. 20 ranku jeszcze dostałem. Patrzcie. Helmik Cerbera na pierśnik Widera. I z jednego biliarda już mi się oddała połowa. Jak to selne, to już mi 500 by się oddało. Kurde, jaki fajny kill wleciał. Mieczek Feniksa darmowy, nie? Zarąbiście. Ale wiedziałem, że ten Steve wpadnie, bo to taki bombicz. Jak on sobie tam stał, w sumie nie wiadomo, co robił. O, Kill of Erosa, to Ghost akurat wezmę. Bo on jest trochę gorszy, a no jak z nim zginę, to nie będzie mi żal, nie? Że mam mieczek Feniksa do kolekcji. Uważam, że totalnie zarąbiście nam to wyszło, nie? Ten kill. Jestem mega szczęśliwy, że tego killa nam się udało zrobić. No i lecimy dalej na jakieś polowanie.
Dobra, widziałam jakiś żywek, nie wiedział, że chcę One Vivana. On ma troszkę lepszego seta ode mnie, ale mam jakieś szanse z nim. Więc spróbujemy, zobaczymy, czy mi się go uda zabić. Także no, zaczynamy i zobaczymy, tutaj kto zabije. Mam nadzieję, że ja, bo fajnie by było, jakbyśmy sobie zgarnęli taki mieczyk. Nie padł mi totem. Znowu mi padł. Oj kurde, lipa jest. Czekajcie, czekajcie, spróbujemy się zaraz na niego jakoś odwrócić. Dobra, mu totem w ogóle nie. Dobra, idę z nim jeszcze raz, bo oczywiście założył klatę. Teraz bez autototema już sobie nie radzi. Także no, lecimy jeszcze raz z nim. Nie wiem, jakoś mi się nie chce teraz z tym ziomkiem, ale to jest fair, tylko że on zakłada klatę od razu jak umiera, bo ja to widziałem przed chwilą. No patrzcie, on teraz ucieknie i zaraz założy klatę. No. To nie ma chyba co z tym ziomkiem. O! Zabiliśmy go, no i dobra. Nie wiem. Typ jak wyłączył auto, to tym i od razu taki wpiernicz dostał szybki, że... Nie wiem, o dobra, mam wszystko z niego, bo myślałem, że jeszcze nie podniosę z niego tej smocze fajerwerki i wszystko, ale mam wszystko, także nie oddam mu na pewno nic, bo ten ziomek był na autototamach. Napisałem mu, że mu oddam, ale nie oddam mu. Mam z niego, widzę, mieczyk Legolasa i full tecik Feniksa prawie. No zarąbiście, nie? No, nie wiem, jak to się dzieje, że my... Życie tak pięknie idzie. Cię pyta, czy mu oddam. Ja mu na pewno tego nie oddam, bo ziomek nauczył to temat gra, także no, no wiecie, o co chodzi. Dobra, widzowie, to by było już na tyle w tym filmie. Dzisiaj zdobyliśmy bardzo fajne łupy. Uważam, że opłaca się wydać 1 biliard na takie itemki, jakie ja kupiłem. Jak widzicie, no zrobiliśmy dzisiaj tak. Tutaj zrobiliśmy sobie Feniksa, co był w trapy, ten ziomek. Mamy z niego dwie części seta, 1,50, druga 49 i mieczek Feniksa. To jest jakieś warte razem 500b. I z drugiego, tego co grał na autotutenach, ale potem wyłączył i udało mi się go zabić, mamy z niego mieczek Legolasa, to jest jakieś 650b. I ten cały set to jest jakiś biliard. Także no dzisiaj mamy z filmu 1,5 biliarda. Wydaliśmy na itemy 1 biliard i zrobiliśmy 1,5 biliarda. Mega fajny odcinek. Uważam, że bardzo nam się dzisiaj dobrze nam poszło. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Przypominam o losowanku. Bierzcie sobie udział. No i to tyle w tym filmie. Siemanko!